Ponad 20 tysięcy kibiców na stadionie, wypełniona do ostatniego miejsca arena Pogoni Szczecin. Portowcy podejmują Widzew Łódź w ostatnim niedzielnym meczu drugiej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Absolutny debiutant w składzie Widzewa, 19-letni Filipe Przybułek, podaje do Jordiego Sancheza. Sanchez jest w polu karnym, zagrywa do Bartłomieja Pawłowskiego, a Pawłowski już w czwartej minucie daje gościom prowadzenie. Ależ idealny, wymarzony początek Widzewa w Szczecinie. Widzew prowadzi 1-0. A w 10 minucie owacja na stojąco. Kibice Pogoni Szczecin wspierają swoją legendę. Robert Dymkowski strzelił dla Portowców 108 goli. Teraz potrzebuje pomocy, bo choruje na stwardnienie zanikowe boczne. A na murawie Rawas do spółki ze Stępińskim ratują Widzew po strzałach Kulurisa i Zachowicza, ale Pogoń nie rezygnuje. Wahan Biczachcian z dystansu. Henryk Rawas jest na posterunku, a to już Kamil Grosicki z lewej strony boiska. Grosik zewnętrzną częścią stopy i nie ma gola. Marnuje sytuację Eftynis Kuluris. Świetna interwencja bramkarza Widzewa, który miał bardzo dużo pracy w pierwszej połowie, ale Portowcy nie rezygnują. Kamil Grosicki, znowu Rawas i jeszcze raz broni także dobitkę Luki Zachowicza. Do przerwy Widzew na prowadzeniu, ale zaraz po przerwie Luka Zachowicz trafia do siatki. Asysta z rzutu wolnego Wahana Biczachciana i uderzenie głową Słoweńca. Zachowicz doprowadza do remisu 1-1. To 48. minuta meczu i Portowcy jeszcze podkręcają tempo, ale Widzew od czasu do czasu też atakuje. Fabio Nunes, poprzeczkę! Miał szczęście teraz Dante Stipica. Minimalnie pomylił się Portugalczyk. 64. minuta meczu. Luka Zachowicz. Zachowicz w polu karnym do Kulurisa. Y strzela swojego drugiego gola w tym sezonie. Strzela też drugiego gola w tym meczu dla Pogoni Szczecin. Portowcy obejmują prowadzenie. Jest 2-1. Na chwilę później może być 3-1, ale Kamil Grosicki z rzutu wolnego trafia w poprzeczkę, ale jeszcze niewiele zabrakło. Widzew do końca próbuje jeszcze odrabiać straty, ale to się nie udaje i ostatecznie Pogoń Szczecin pokonuje po niesamowitym, pasjonującym, zaciętym spotkaniu Widzew Łódź 2-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.